Cześć, z tej strony Magda, jest dzisiaj ze mną Łuki G. Siemaneczko! I będziemy nagrywać challenge, w którym jedna runda będzie trwała tylko 5 sekund, więc za chwilę odpalam tutaj aplikację, no i zaczynamy. A co ważne, pierwsza runda jest u Łukiego na więc kanale. Więc nie zdradzimy wam jeszcze, kto wygrał pierwszą rundę, koniecznie bić na mój kanał. Zapraszamy! Klikam graj. Graczy jest dwóch. Ja jako jeden gracz, ty jako drugi. To w miarę logiczne było. No i mamy, pojawiło się od razu. Chcesz być jakoś, nie wiem, na przykład teraz nie, niebieski? Nie, chcę być czerwonym dalej. Okej, okay, czyli... Czerwony do mnie pasuje. No w sumie masz czerwoną bluzkę. W takim razie jesteś gotowa? Startujemy, tak? Mam pierwsze pytanie? Proszę bardzo. Podaj trzy zespoły na literę B. O, ja cię. To na O. Czas minął, nie były powiedziane jakie zespoły. Mogłeś powiedzieć Beatles, Barcelona i Bee Gees. Ha! Nie udało się. Thanks. Teraz odpowiadam pytanie Łuki G. Podaj trzy hobby. Piłka nożna, hokej i filmy. Śpiewanie. Podaj trzy twoje plany życiowe. Wydanie płyty, koncerty i... I się nie udało z trzecim. Nie zaliczam ci, absolutnie nie udało się. Wszyscy wiemy, że twoim planem życiowym jest 500 tysięcy subskrypcji. No to też. To też. Proszę bardzo. Podaj trzech autorów książek dla dzieci. Anderson, Brzechwa i Tuwim. Bardzo fajne pytanie. Ja się boję. Podaj trzy małe stworzenia, których ludzie się boją. Jesz, bąk, pszczoła. Kochani widzowie, kochany widzu, drogi widzu, czy boisz się jeża? Jeżeli tak, napisz o tym w komentarzach. Boję się jeża. Ja ci zaliczam oczywiście. No, ale... Są na pewno ludzie, którzy boją się jeży. Jeż ma te igły, więc... Zaliczam. Udało się. Tragedia. Podaj trzy znane matki. Matka Polka, matka Teresa z Kalkuty i matka Blowka. Podaj trzy rzeczy, które je się z ryżem. Ryba, kurczak i zupa pomidorowa. Udało się. Podaj trzy kraje, na których w fladze znajduje się kolor czerwony. Polska, Niemcy, Portugalia. Okej, okay, udało się. Musiałem być pewny, bo jakbym powiedział Włochy, na przykład nie byłem pewien, no to byłoby głupio. Potem będzie w komentarzach pisali: ej, gówno widzisz, w nogach śpisz. Podaj trzy konstelacje gwiazdozbiory. Mały wóz, wielki wóz i... Czemu zodiakami nie jechałaś? Byłoby łatwiej. Kurczę. Ale ładnie przecież zaczęłaś. Ja przegram teraz. No, przykro mi. Ale poleciałam tak bardzo inteligentnie. Tak, tak, to inteligentnie, taką wiedzą. Tak jakbyś po prostu jechała, tak trzymała głowę w górze. Tak taki atlas. Jak, tak, atlas chmury. Atlas trzymała. Atlas chmury trzymała, tak. I tak, bym tak wymieniała, prawda? Zostawcie łapkę w górę dla Maci. Zostawcie, bo to naprawdę ja jestem pod wielkim wrażeniem, że tak wpadłam na te wozy. Podaj trzy rzeczy, z których można pić. Szklanka, kubek i puchar. Puchar? No, kiedyś pili w takich pucharku. W sumie tak. Podaj trzy gry wideo. FIFA. Basel. Po czasie. Czemu nie Simsy? Podaj trzy znaki interpunkcyjne. Przecinek, kropka, średnik. Szybko poszło. Masz łatwiejsze. Tak. Podaj trzy rzeczy na weselu. Welon, krawat, mucha. I taki wujek weselny z takim wąsem oczywiście. Wąs. Który jest najbardziej pijany. Udało mi się. Wszystkie panienki. Tak, oczywiście udało ci się, tak. Podaj trzy rzeczy na literę T. Tygrys, talia i... O, to się zaciąłem. Przykro mi, myślałem, ale że, nie udało myślałem, się. Że taki dywan tylko przez T. Tyfan. Tyfon. Tyfon. Tyfus. Myślę też od tyłku. Podaj trzy słowa na literę Z. Zebra, zegar, zobza. That what she said. Udało ci się oczywiście. Nie mogłam odpaść na tym samym, co ty przecież. No tak. Podaj trzy rzeczy, które można pokryć czekoladą. Chleb, ciastko i ciasto. To jest różnica ciastko a ciasto. Żeby nie było. Ale pytanie potem Magda Bereda.
Ojej, ojoj, Nie. Może telefon do przyjaciela. Od razu. Podajcie nazwy krajów w Afryce. Egipt, Etiopia i... Tak. Podaj trzy sposoby, aby się skaleczyć, zrobić sobie krzywdę. Przewrócić się, wpaść pod samochód i dać się przyjechać dźwigowi. Co? No taki dźwig. Podaj trzy rodzaje bielizny. Majty, stanik i bokserki. Wow, żeby majty to nie bokserki, żeby nie było, nie? Nie będzie o skarpetkach, ale bokserki? Madzia, udało ci się. Podaj trzy rzeczy zaczynające się na literę R. Rower, rybak, rybka, rabarbar. Okej. Podaj trzy przedmioty, które zabierasz na wyjazd pod namiot. Nigdy nie byłam pod namiotem. Latarka, koc, poduszka. Jest, Boże. A co ze śpiworem? Nie, zapomniałam, jak to się oczywiście nazywa. Kot, poduszka. Drogi widzu. Podaj trzy parki lub ogrody. Park Świętojański, Park Nowo, Silcowa i nie wiem. wymyślałem. Park Narodowy. Świętojański. No jest nawet jakiś Świętojański w jakimś mieście. Nie udało mi się absolutnie. Nie. Magda Bereda, podaj trzy zespoły rockowe. O Boże. Nie ma takiego. Nie ma takiego. Nie udało się. Wzięłam oddech, chciałam już coś powiedzieć, ale nagle tak, pustka. Podaj trzy wytłumaczenia braku pracy domowej w szkole. Pies mi zjadł, kot mi nasikał i nie odrobiłem. Nie odrobiłem. O, Kikie wygrał. A jeżeli jesteście ciekawi pierwszej rundy, oczywiście wbijajcie na kanał UKG. Macie link na ekranie końcowym. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia już w następnym odcinku. Pa, pa! Hejo! No dobra, odjechał.